Razem mi wychodzi, jak ostatnio liczyłem, między 250 a 300 godzin w miesiącu, tak regularnie pracy, i to jest dużo. Są dostępne chyba do teraz, tak mi się wydaje, moje pierwsze wystąpienia z konferencji prasowych z roku 2016 i one są absolutnie tragiczne. Jak czegoś nie wiem, jak coś się robi, to albo znajduję kogoś, kto wie i się go pytam, albo sobie kupuję książki. Kacper Bisans przedstawia. Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Witam Was serdecznie na kanale Smart Life. Przed chwilą skończyliśmy rozmowę na kanał Expert Bentleyu, gdzie wyjątkowo ja byłem prowadzącym, a teraz bardziej na luzie ze Sławkiem. Już nie o podatkach, nie o Nowym Ładzie, Zadzie. Nie. Powiedz mi, bo co roku zastanawiam się, jak Ty to ogarniasz, to całe swoje życie, ale teraz to już masz roboty tak. Miałeś tutaj mieć tripa z rodziną, w końcu gorsza pogoda, nie ma tej rodziny. Jak ty łączysz właśnie tą rodzinę z życiem zawodowym? Czy masz jakieś protipy, czy to w ogóle u ciebie na słowo honoru wszystko się trzyma? Znaczy, ja nie czuję się tutaj autorytetem do łączenia życia rodzinnego z pracą, bo mam wrażenie, że trochę za dużo czasu poświęcam pracy, a trochę za mało rodzinie. A uważam, że rodzina jest bardzo ważna, więc nie chciałbym, żeby wszyscy brali ze mnie przykład. Natomiast ja to robię tak, że oczywiście rano wstaję, idę do pracy. Jestem tak w pracy w zależności od dnia do 16 do 17. Wtedy wracam do domu, zajmuję się rodziną przez jakieś 3-4 godziny i potem znowu pracuję. Razem mi wychodzi, jak ostatnio liczyłem, między 250 a 300 godzin w miesiącu, tak regularnie pracy, i to jest dużo. To jest niestety dużo, tak w długim terminie, i nie mam przekonania, czy się powinno tyle, aż tyle pracować. Mm-hmm. Ale faktycznie w ciągu tygodnia regularnie popołudniami po jak jestem czas. W Toruniu, to tak, natomiast teraz jestem w trasie. Dzisiaj Kraków, jutro Wrocław, w poniedziałek kończę pracę i od razu jadę do Lublina na kolejne piwo. Z Lublina do Warszawy, skąd wrócę przed północą do Torunia, rano wejdę do pracy, skąd jadę prosto do Gdańska, potem mam piwo w Toruniu, wrócę z niego, prześpię się, jadę do Szczecina, więc nie zawsze mi się to udaje. Natomiast jak tylko jestem w Toruniu, to staram się te kilka godzin z rodziną po południu być, czyli praca, potem czas dla rodziny, a potem znowu praca. Bo gdybym tak robił, że rano wstaję do pracy i wracam dopiero jak wszystko zrobię, przed, nie wiem, 20-21, to bym dzieci w ogóle nie widział. I to byłoby chyba niewłaściwe. Jasne, jasne. Okej, no to takie odcięcie po południu to może jest jakiś pomysł, bo wiele osób zawsze jednak ten telefon na ręce trzyma. Rozumiem, że wtedy to jest taki czas faktycznie dla rodziny, tak? Czy tam chyba coś super pilnego? Znaczy, ja telefonów tak nie odbieram, więc nikt mnie wtedy i tak nie dostanie. No czasem czytam sobie, na przykład idę z dziećmi na plac zabaw, tak? No to wtedy sobie jakąś książkę poczytam, czy coś tam ewentualnie na telefonie. A to moje drugie pytanie właśnie było. Czy ty masz w ogóle czas, bo ty jesteś, wiesz, elokwentny, erudyta, kwieciste słonictwo, wiedza, oczytanie. Kiedy ty masz czas właśnie na te książki? Z dziećmi na placu zabaw, czy...? Żebyś wiedział. W sensie, jak jestem z dziećmi na placu zabaw, to dzieci się bawią, czy tam jeżdżą na rowerach. Ja patrzę, czy mi nie uciekają, czy ktoś mi ich nie porywa. I czytam wtedy książki. Do tego wieczorami też. Jak nie mam niczego pilnego do zrobienia w pracy, to wtedy też czytam książki. I dużo? Dla każdego dużo to jest co innego. No natomiast wydaje mi się, że więcej niż przeciętne. Okej. A audiobooki też w trasie, czy nie? Nie. Jakoś się nie przekonałem do audiobooków. Jak jestem w trasie, to albo słucham muzyki, jeżeli już absolutnie na nic nie mam siły i nic mi się nie chce. A jak mam trochę siły i coś mi się chce, to słucham różnego rodzaju wartościowych, tak mi się wydaje, rzeczy na YouTubie. Jak Expert Bentleyu na przykład? Na przykład. Okej. Dobra, a powiedz mi, jesteś wygadany, jesteś otwarty przez rozmowy, myślisz, czy ty taki się urodziłeś, czy się tego nauczyłeś? Jak się nauczyłeś, bo tak podejrzewam, to jak ten proces wyglądał? Bycie wygadanym? Tak, no umiejętność występowania może o to bardziej tak. To jest ciekawy case. To znaczy, ja od dzieciństwa lubiłem występować publicznie. Już w podstawówce, jak były jakieś konkursy recytatorskie, nie mówię nawet o szkolnych, tylko o takich pozaszkolnych, ogólnomiastowych na przykład, to starałem się brać w nich udział, więc recytować wiersze, uczyć się ich na pamięć, to lubiłem zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o występowanie publiczne,
trzeba po prostu tu nabrać praktyki. Są dostępne chyba do teraz, tak mi się wydaje, moje pierwsze wystąpienia z konferencji prasowych z roku 2016 i one są absolutnie tragiczne, tak? Nie umiałem wtedy w ogóle mówić i dużo czasu poświęciłem na to, żeby jakkolwiek się nauczyć. Cały czas jeszcze widzę swoje wielkie braki i staram się je poprawiać, natomiast tu trzeba bardzo dużo praktyki. Nie da się tego nauczyć inaczej niż po prostu próbując, zarówno występując publicznie przy każdej możliwej sytuacji, jak i ćwicząc w domu, nagrywając się i patrząc, jak się mówi. To jest męczące, bardzo nieprzyjemne, ale trzeba po prostu przez to przejść. Do tego różnego rodzaju ćwiczenia na głos, na dykcję, to trzeba też się nauczyć. Cały czas jeszcze pracuję nad swoją dykcją, bo mnie to mówisz. Nie jestem z niej zadowolony, ale dykcję też trzeba ćwiczyć. To akurat mi dzieci pomagają, bo moje dzieci chodzą do, już jedno nie, ale dwójka jeszcze tak, do logopedy i potem trzeba z nimi w domu takie ćwiczenia logopedyczne, więc jak ja ćwiczę z nimi, to tak naprawdę sam też ćwiczę swoją wymowę, więc tutaj rzeczywiście dzieci chodzące do logopedy pomagają bardzo. To jest pro tip. Wysyłacie dzieci do logopedy i ćwiczy razem z nimi. Fajne. Okej. No to nauczyłeś się występować, ale zauważyłem, że ty w bardzo ciekawy sposób tworzysz swoją markę osobistą w internecie. I powiedz mi, czy ty masz jakichś doradców, czy się tego uczyłeś? Bo widzę, że po pierwsze jesteś wszędzie. Jesteś mega spójny ze swoją w ogóle działką, którą robisz. Jesteś jak podatki. Jesteś wszędzie. Więc z jednej strony faktycznie pojawiasz się w wielu mediach, twoja strategia jest taka, żeby być wszędzie. Z drugiej strony wychodzisz do ludzi i robisz te piwa z Mentzenem. Z trzeciej produkujesz te piwa, więc jest to też spójne. To się wszystko dzieje tak naturalnie? Czy masz jakiś plan na to, dalszą perspektywę? Dwie rzeczy. Plan oczywiście, że mam. Natomiast dwie rzeczy. Pierwsza, jak czegoś nie wiem, jak coś się robi, to albo znajduję kogoś, kto wie i się go pytam, albo sobie kupuję książki. Teraz z reguły oferta polskiego rynku wydawniczego jest tragiczna. Bardzo mało książek się tłumaczy na język polski. Już wiele lat temu zauważyłem, że jak chcę dowiedzieć się, jak coś powinno działać, to nie należy szukać odpowiedzi w polskim internecie, ale w zagranicznym. Czyli jeżeli coś jest do znalezienia w internecie, trzeba tego szukać po angielsku. Jeżeli coś jest do przeczytania w książce, te książki się ściąga z Amazona, ze Stanów Zjednoczonych. Tam są książki absolutnie na każdy temat. Więc pierwsza rzecz to ściągnąłem sobie dużo książek, które przeczytałem, żeby wiedzieć, jak to inni robią, a następnie zacząłem działać metodą, bardzo ważne, prób i błędów. To znaczy świat jest wyjątkowo złożony, tu nie da się wszystkiego zaplanować co do minuty, w ogóle się nie da długoterminowo takich rzeczy planować, trzeba działać metodą prób i błędów, próbować różne rzeczy, patrzeć co działa, to kontynuować, patrzeć co nie działa, to porzucać, następnie to modyfikować w zależności od tego, jak się sytuacja zmienia, więc najpierw podstawa teoretyczna, a potem metoda prób i błędów plus duża determinacja oraz pewna systematyczność. Okej. To też jest ciekawe, bo zauważyłem, że ty poszedłeś w jakiś sposób w politykę, ale tak naprawdę to twoim największym biznesem jest teraz układkowe, tak? Zdecydowanie tak. Czyli to jest w ogóle odwrotność tego, co się dzieje normalnie. Większość osób nie wychodzi nigdzie indziej, idą do polityki, a ty właściwie bardziej, żeby się pokazać oraz to też takie moje pytanie i teoria, że też masz taką misję, żeby swoje poglądy gdzieś móc wygłosić, a jak cię dopuszczą gdzieś do telewizji czy do jakichś szerszych mediów, to masz taką okazję. No tak, oczywiście, po to jestem w mediach, żeby mówić to, co myślę, żeby mieć szansę przekonać kogoś do moich poglądów. Bardzo bym chciał, żeby ten kraj wyglądał zupełnie inaczej, niż wygląda w tym momencie i staram się jakkolwiek na swój skromny sposób na to wpłynąć. Możliwości wpływu mam niewielkie, a te, które mam, staram się wykorzystywać. Okej. Okay. Za chwilę mamy piwo, to znaczy ty będziesz pił piwo i gadał. I to jest moje ostatnie pytanie właściwie. Czy piwo Mentzena będę mógł kupić w Żabce albo Biedronce? Czy w Żabce, czy w Biedronce, to zależy od tego, czy te dwie sieci będą chciały kupić moje piwo. Mhm. Z dyskontami jest tak, że akurat z piwem nie jest dobrze tam wchodzić z różnych przyczyn, więc w Biedronce czy w Żabce się raczej tego piwa nie spodziewaj. Natomiast rozmawialiśmy z jedną bardzo dużą siecią. Na razie jeszcze się nie dogadaliśmy, a co w przyszłości będzie, tego nie wiem. Natomiast jak wejdziesz na stronę internetową i zamówisz, to w domu będziesz miał to piwo kolejnego dnia, bo wysyłka jest, chyba jak zamówisz do 18, to masz piwo kolejnego dnia u siebie w domu. To często jest to wygodniejsze niż chodzenie do Biedronki.
No tak. Ja tak właśnie mam wodę z filtrem i mineralizatorem, także doceniam to, jak się nie nosi i tak samo będzie trzeba robić z twoim piwem. Jeszcze raz dziękuję ci bardzo w takim razie. Dzięki. Dojechaliśmy cało i zdrowo. Dzięki za twój czas. Zapraszam również na pierwszą część wywiadu na kanale Ekspert Bentleyu. No i widzimy się w kolejny wtorek. Hakuna Matata, wszystkiego dobrego. Cześć. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.